To był ofensywnie jeden z lepszych pana meczu od dłuższego czasu. Sporo oddanych strzałów, troszkę nie żal tego, że ta piłka nie skręciła momentami delikatnie w prawo czy w lewo i nie wpadła do bramki? Szkoda, no nie ma co ukrywać, że mecz taki trochę niewykorzystanych szans, bo jednak z perspektywy meczu, mimo tego, że Legia gdzieś dużo utrzymywała się przy piłce, no poza tą, można powiedzieć, jedną sytuacją bramkową, no zbyt wiele jakichś takich okazji strzeleckich sobie nie stworzyli. No u nas przede wszystkim brakowało takiego ostatniego dokładnego podania, gdzie można byłoby otworzyć sobie tą lepszą drogę do bramki. No a przy moich strzałach no, z daleka, no ciężko powiedzieć, żeby człowiek gdzieś szukał, mierzył. Siła była, no szkoda, że gdzieś rzeczywiście nie skręciła. Znaczy po tej strzelnej bramce bardziej zmobilizowaliście się do działania, czy po prostu robiliście swoje? Bo na przestrzeni tak całego spotkania mieliście tam sporo sytuacji. Nie zmniejszyło się to, nie zwiększyło się po tej strzelnej bramce. Jak to podziałało na wasze morale, szczególnie w szatni? Znaczy, no nie ma co ukrywać, że przede wszystkim niezależnie od tego, jaki wynik mamy, staramy się grać to samo, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Chcemy utrzymać ten swój rytm grania, swój styl i taktykę, którą mamy wyznaczone na dany mecz. No i w tym meczu no, przede wszystkim tak graliśmy. A no szkoda przede wszystkim tych sytuacji, w których można było zachować się lepiej. Dziękuję serdecznie. Dzięki.